5. Smutnych alkoholików, którzy śpiewają jeszcze bardziej smutne od nich samych piosenki o miłości, o uciekającym czasie, o oswajaniu śmierci i o samotności. Także odpalamy, zaczniemy od starego numeru pod tytułem Życie, o tym jak wszyscy potrafimy znakomicie rozpierdolić sobie życie. Jedziemy. Dzisiaj głównie materiał z nowej płyty, pra premierowy. A wiecie jak to jest, że ludzie lubią te piosenki, które znają, a nie tam jakieś nowe. Także stres, jak będą te nowe numery przyjęte. Sorry, zaczniemy od piosenki Prawda. Tytułem wstępu. Czy ktoś widział, zapal światła na widowni. Kochani, kto widział informację zwrotną, łapa do góry. Zajebiście. To będziecie wiedzieli, o czym chcę powiedzieć.
że ten numer pod tytułem Prawda, prawda nie ma jej, prawda nie obłamuj się. Tym, kim oni są dziś, jutro będziemy my, spokojnie mógłby napisać Marcin Kania z informacji zwrotnej. Tylko my jako doktor Misio możemy o takich tantiemach, jak miał Kania, tylko kurwa pomarzyć sobie. I mam do was taką prośbę, jakbyśmy mogli wejść w pewien rodzaj interakcji. Ja powiem, prawda jest, a wy nie ma jej. Prawda jest, nie ma jej. Co wy na to? To żebyście jednak ruszyli swoje tłuste dupy razem z nami. Dawaj stopę. Dawaj tam, dawaj, dawaj, dawaj! Paweł Poczek, gdzie jest kurwa raz? Jest, jest, wszystko się zgadza. Odpalamy, jedziemy z prawdą. Dawaj, Adam. Łapy w górę! Chodźcie do nas! Łapy w górę!
dziury są jak serze szwajcarskie. To była próba. Była próba generalna. Wrócimy do tego. Nie za starzy, nie za grubi. Jezus Maria. Mamy to. Teraz piosenka pod tytułem Miliard. Miliard nowych Polski. Wiecie co? To śmiesznie, bo... Was zapytam a propos tej piosenki, ponieważ ona powstała. Od półtora roku mam psa na pierwszy raz w życiu i chodzę z nim po swojej wsi pod Warszawą, spotykam się z ludźmi i mam takie utopijne marzenie. Tak jak ja stworzyłem sobie swoją bezpieczną, wymarzoną Polskę, w której czuję się szczęśliwy po prostu. Na mojej lodówce jest kartka pocztowa z Władysławem Bartoszewskim i z jego cytatem warto być przyzwoitym. Jak zacząłem z psem chodzić, z Bazylim, moim trzecim synkiem i spotykać się z ludźmi i tam, o, dzień dobry sąsiadku, a co tam? A, w kościele była mi tam ksiądz coś tam. I zacząłem z nimi rozmawiać, to zrozumiałem, że każdy z nich ma swoją Polskę, wymarzoną, bezpieczną, w której się czują szczęśliwi. I każdy z nich ma swoją lodówkę, na których pewnie inne kartki pocztowe sobie przykleja. Nie wiem, z wizerunkami świętych, z podpisem nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe, co znaczy to samo, to co moja lodówka. Chodzi tylko o to, żeby te miliony Polsk szanowały się wzajemnie. I nie mówiły jedna drugiej, jak mają żyć, jak mają kurwa myśleć, kogo mogą kochać i jak mają to robić. Tyle. Jedziemy. Miliard nowych Polsk. Odpalamy.